przepis na domowe krakersy. Przedstawiony w owym poradniku przepis nie odstaje nawet o krok od kupnej alternatywy. Powiedziałbym nawet, że jest on lepszy ze względu na brak zbędnych konserwantów oraz ulepszaczy. Potrzebne będą 2 szklanki mąki pszennej, 3 łyżki oliwy, 3/4 szklanki wody, 1 łyżeczka cukru oraz 2 łyżeczki soli. Opcjonalnie 50 g stopionego masła, mak, sól gruboziarnista oraz sezam do posypania krakersów. Sposób przygotowania. Po pierwsze, ciasto. Wszystkie składniki należy umieścić w misce i zagnieść rękami do uzyskania jednolitego ciasta. Następnie ową miskę z ciastem w środku należy przykryć, na przykład odwróconą do góry dnem miską, i odstawić na 60 minut, aby ciasto mogło odpocząć. Po odczekaniu 60 minut ciasto należy cienko rozbałkować do gramatury około 2 mm. Następnie za pomocą ostrego noża należy pokroić ciasto w kształt małych swastyk. Opcjonalnie sierpy oraz młoty. Następnie pokrojone ciasto umieść na blaszce, zawczasu wyłożonej papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzej do 190 stopni Celsjusza. Swastyki bądź sierpy i młoty możesz w tym momencie opcjonalnie wysmarować stopionym masłem.